Ale to fajne. Bardzo fajne. Spokój. 1 dodać 1 równa się... Jasz. 1 dodać 1 to jest... 1 dodać 1 to jest... 1 dodać 8! No chyba nie. Małgosiu? 1 dodać 1 to 2 jabłuszka. Z treści bajki Jaś i Małgosia, którą pamiętamy z dzieciństwa, pozostał tak naprawdę tylko sam tytuł. Młodzi aktorzy z teatru Spód Kwadrat z Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika zmienili jego charakter i zupełnie odmienili całą sztukę. Scenariusz i reżyserię przygotowała Katarzyna Grudzień, opiekunka teatru. Młodzi aktorzy i reżyser eksperymentują z różnymi koncepcjami i interpretacjami. Nasz spektakl Jaś i Małgosia to nie jest ta klasyczna baśń o Jasiu i Małgosi i złej czarownicy. Jest to zupełnie inna historia. Jest to historia o dwojgu dzieci, Jasiu i Małgosi, które stworzył niepokorny anioł, który troszeczkę nie słuchał się swojego przełożonego, no i eksperymentował troszeczkę z odczynnikami i stworzył dwoje małych dzieci. Stworzył te dzieci na swoje podobieństwo, ponieważ był bardzo dobry i uczciwy. Stworzył te dzieci bardzo dobre i uczciwe i okazuje się, że świat, do którego te dzieci trafiły, wcale nie jest taki dobry. I dzieci borykają się z różnymi trudnościami, po czym okazuje się, że jednak podążając za swoimi wartościami i ideałami, idziemy właściwą drogą. Także zawsze dobro zwycięża. I nasz spektakl ma taką wymowę, a wszystko kończy się happy endem i wielką miłością Jasia i Małgosi. Generalnie my używamy tylko motywu Jasia i Małgosi i przedstawiamy nim zupełnie inną historię, bo w naszej bajce Jasia i Małgosia nie będą rodzeństwem, będą przeżywać historie, które potem ich złączą. Ponieważ to jest zawsze coś takiego niestandardowego, to jest zawsze coś innego i mi się właśnie podobają takie rzeczy. Myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe, więc no bardzo mi się podoba to. No zawsze jest jakiś stres, tym bardziej przed premierą, ale już po premierze, jak występujemy na jakichś konkursach, to mi się wydaje, że już mniej jest stresu. W naszym spektaklu nie gram roli, ale za to jestem bardzo ważną osobą, bo jestem inspicjentem. Najważniejsza. Okay, gram rolę dziewczyny upadłej. Tak. Jak się w tym ogląda? W klubie. Na początku miałam mieć więcej ról, ale tak wyszło, że przed samą premierą się rozchorowałam i leżałam w szpitalu, więc nie mogłam być na próbach. Ale finalnie zagrałam w premierze. Ta rola, wszyscy mi mówili, że niby pasuje do mnie, zwłaszcza kiedy jeszcze miałam różowe włosy. Z takim żartem chyba, więc... Ale w sumie to jest całkiem okej. Okay. W sensie nie mam nic do tej roli, jest naprawdę spoko. Ja jestem aniołem, który stworzył, tak, Jasię i Małgosię i tak, to jest rola, od której gdzieś wszystko się zaczyna. Dobra. Moja rola bardzo do mnie pasuje, jest odzwierciedleniem mnie, gdzieś skupieniem takich pewnych moich cech. Więc się w niej bardzo dobrze odnajduję i anioły zajmują się muzyką w tym spektaklu. Ja siedzę gdzieś w tej muzyce, więc... Warto docenić kreatywność i innowacyjność artystów, którzy nie tylko ożywili klasyczną historię, ale także zmuszają widza do spojrzenia na bajkę w zupełnie nowy sposób. Go GSM, skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.